Cześć, witam i zapraszam na kolejny odcinek Historii na Szybko. Omówimy dziś m.in. śmierć królowej Jadwigi, czy też ambitne plany Witolda, których zwieńczeniem była wielka, choć mało znana, bitwa nad Worsklą. Przypomnijmy, że obalony przez Tamerlana Han Złotej Ordy Tochtamysz zbiegł na Litwę. Poprosił tam o pomoc Witolda, który w 1397 roku wyraził zgodę. Książę widział w tym doskonałą okazję do umocnienia swej pozycji. Poprzez udane przywrócenie do władzy Tochtamysza zneutralizowałby zagrożenie ze strony Złotej Ordy. Dzięki temu zaś mógłby narzucić swą zwierzchność ruskim księstwom na północnym wschodzie, w tym Moskwie, które były w tym czasie trybutariuszami Ordy. Gdyby plan ten się powiódł, to Litwa stałaby się dominującą potęgą Europy Wschodniej, zaś Witold, gdyby tylko chciał, to mógłby uniezależnić się od swego kuzyna, króla Polski Jagiełły. Kiejstutowicz zawarł więc z Tochtamyszem umowę. W zamian za pomoc wygnany Han zrzekł się swych praw do zdominowanych przez Złotą Ordę ruskich ziem. Witold szybko to wykorzystał, rozszerzając znacząco swe granice. Na północnym wschodzie narzucił zwierzchność ruskim władykom na terenie tzw. księstw wierchowskich nad rzeką Oką. Posiadali oni różne stopnie autonomii, jednak zmuszeni byli płacić daninę i wysyłać na wezwanie posiłki wojskowe. Ruch ten zaniepokoił jednak zięcia Witolda, Wasyla I, bowiem region ten leżał w strefie wpływów Moskwy. Wreszcie, wykorzystując niestabilność Złotej Ordy, Witold zdołał opanować rozległe połacie słabo zaludnionego stepu, docierając aż do wybrzeży Morza Czarnego. Słabość Tatarów wykorzystał także książę moskiewski. Wasyl I rozszerzył swą domenę o Wołogdę i Wielki Ustiuk na dalekiej północy, Kaługę na zachodzie oraz ziemię nadwołżeńskich Komiaków na wschodzie. W 1398 roku wzburzony działaniami Witolda Temur Kutłuk zażądał od niego wydania mu Tochtamysza. Litewski książę odmówił, rozpoczynając przygotowania do wyprawy. Kampania taka wymagałaby jednak zgromadzenia olbrzymich sił i środków, zaś zachodnia flanka Litwy nie była zabezpieczona. Choć starcia z zakonem krzyżackim w ostatnich latach ucichły, to nie podpisano formalnego pokoju. Rycerze zakonni mogliby więc zaatakować w momencie, gdy Witold wyruszyłby na wschód. Tego samego roku do Prus przybył Świd Rygieło, wygnany przez Witolda najmłodszy brat Władysława Jagiełły. Olgierdowicz pragnął namówić wielkiego mistrza do pomocy w osadzeniu go na litewskim tronie. Konrad von Jungingen jednak odmówił. Atak na Witolda, gdy ten ruszałby na wielką wyprawę przeciwko niewiernym Tatarom, mocno podkopałby reputację zakonu w Europie. Zawiedziony Świd Rygieło wrócił więc do Polski, gdzie znowu uzyskał przebaczenie od swego brata Jagiełły, otrzymując nawet posiadłości na Litwie. Tymczasem wielki mistrz rozpoczął rozmowy z litewskim księciem, których rezultatem był zawarty na wyspie Salin na rzece Niemen układ. W jego myśl Litwa przekazywała państwu zakonnemu Żmudź aż po rzekę Niewiarza oraz część Sudowi. Dwie części tego państwa w Prusach i Inflantach zostały więc tym samym połączone. Witold miałby też pomóc w zwalczaniu buntów pogańskich Żmudzinów oraz w krzyżackiej kampanii na Psków. W zamian za to uzyskał od wielkiego mistrza obietnicę pomocy wojskowej w wyprawach na Nowogród Wielki i Złotą Ordę. Pokój na wyspie Salin nie był więc dla Litwy zbyt korzystny i Witold prawdopodobnie stawiał wszystko na jedną kartę. Zwycięstwo nad Tatarami i dominację nad całą Rusią. Pokój ten zawarł także bez konsultacji z Władysławem Jagiełłą. Wedle niemieckich przekazów Witold miał zostać w tym czasie obwołany przez litewskich bojarów królem. Informacja ta raczej nie jest jednak prawdziwa, bowiem zgodę na koronację musiałby wyrazić papież i chodziło tu raczej o ponowne ogłoszenie się wielkim księciem. Niemniej sugerowałoby to jego rosnącą niezależność. W reakcji na to Jadwiga zażądała od Witolda daniny z ziem na Litwie, która obiecana była przy okazji jej ślubu z Jagiełłą. Ten jednak nakaz ignorował. Unia polsko-litewska wisiała więc wtedy niemal na włosku. Jesienią 1398 roku królowa Jadwiga zaszła w ciążę. Musiało to cieszyć zarówno ją, jak i jej małżonka,
Władysława Jagieły, bowiem od ich ślubu minęło wtedy już 12 lat. Na wieść o tym Witold wysłał do Krakowa bogate dary, w tym m.in. zbudowaną ze srebra kołyskę. Do narodzin doszło 22 czerwca 1399 roku i była to córka. Nadano jej na imię Elżbieta Bonifacja, na cześć babki Elżbiety Bośniaczki oraz prababki Elżbiety Łokietkówny. Drugie imię zaś nadano na cześć ówczesnego papieża, Bonifacego IX, który zgodził się zostać jej ojcem chrzestnym. Niestety w czasie porodu doszło do komplikacji. Nie wiadomo, jakie konkretnie były przyczyny medyczne, jednak jej córka zmarła zaledwie po 3 tygodniach, zaś sama 26-letnia Jadwiga wyzionęła ducha w 4 dni później. Obydwie pochowano wkrótce potem w katedrze wawelskiej. Jej śmierć nie podkopała znacząco pozycji Władysława Jagieły jako króla i według większości historyków nie było konieczności dokonywania ponownej elekcji. Pod znakiem zapytania było jednak to, czy był on władcą dziedzicznym, a więc czy polski tron przysługiwałby jego potencjalnym synom. Zmarła Jadwiga zapisała w testamencie swe kosztowności i klejnoty na rzecz wegetującej wtedy ledwo Akademii Krakowskiej. Dzięki temu w roku 1400 rozpoczęła ona działalność w normalnym zakresie z 4 wydziałami. Instytucja została później dodatkowo wsparta przez Władysława Jagiełę i na początku XV wieku przyciągała już około 400 studentów rocznie. I to nie tylko z Polski, lecz także z innych części Europy. Z tego też powodu nazwano go później Uniwersytetem Jagiellońskim. Nie powinno się jednak zapominać o wkładzie królowej Jadwigi w jego odnowienie, który był bardzo znaczący. W roku 1979 Jadwiga Andegaweńska została beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II, zaś w roku 1997 została ogłoszona świętą. Jeszcze w 1398 roku Witold za pośrednictwem Władysława Jagieły uzyskał od papieża zgodę na zorganizowanie antymongolskiej krucjaty. Już samo jej ogłoszenie miało spore polityczne znaczenie. Pokazywało to, że Litwa nie tylko szybko przyjęła chrześcijańską religię, lecz była nawet gotowa ją szerzyć. Wyprawę zorganizowano w roku kolejnym. Trzon stanowiły siły litewsko-ruskie. Największymi spośród nich były wojska z Wileńszczyzny dowodzone przez samego Witolda, na które składało się kilka tysięcy jazdy bojarskiej z pocztami i służbą. Po dotarciu do Żytomierza dołączyły do niego 2 pozostałe chówce litewskie. Bojarów z Wołynia sprowadził książę Dymitr Koriatowicz, zaś bojarów ruskich z Briańska i Czernichowa, brat Władysława Jagieły, książę Dymitr Starszy. Łącznie siły te liczyły wedle szacunków 10 tysięcy jazdy plus kilka tysięcy służby. Ponadto zebrano także około 5 tysięcy piechoty litewsko-ruskiej, jednak nie wiadomo, kto nimi dowodził. W wyprawie tej udział wzięło także wielu innych książąt Giedyminowiczów, na przykład Andrzej Garbaty, który odzyskał nieco wcześniej wolność. Pomimo tego, iż wyprawa była inicjatywą Witolda i nie jest do końca jasne, jak odnosił się do niej Władysław Jagiełło, to przybyły także dość liczne posiłki polskie. Liczyły one około 4 tysięcy ludzi, z czego rycerze stanowili nieco ponad 1000. Polacy sprowadzili także kilkanaście dział oblężniczych. Na ich czele zaś stanął władający Podolem Spytko II z Melsztyna. Według Jana Długosza, żyjąca jeszcze wtedy Jadwiga miała ostrzec Polaków, by na wyprawę tą nie ruszali, przeczuwając jej niepowodzenie. Udział polskiego rycerstwa był jednak dość znaczący, tak więc informację tą należy chyba potraktować sceptycznie. Z drugiej jednak strony udział ten nie był na tyle duży, aby można było mówić o aktywnej pomocy ze strony Jagieły. Być może rycerzy przyciągnęła po prostu chęć przygody, łupów, chwały, czy też pobudki religijne. Do Żytomierza przybył także chówiec mołdawski, dowodzony przez gospodara Stefana I. Siły polskiego wasala liczyły około 1500 ludzi. Wreszcie, zgodnie z poprzednią umową, pojawił się także kontyngent krzyżacki. Liczył on około 500 ludzi, z czego jednak sami rycerze stanowili znaczącą mniejszość. Tymczasem z południa spieszył na północ Tochtamysz, który zebrał na Krymie lojalnych wobec niego Tatarów w liczbie około 15 tysięcy. Armia Witolda ruszyła w kierunku Kijowa,
pod którym przekroczyła rzekę Dniepr. Wkrótce potem doszło do jej połączenia z siłami Tochtamysza. Łącznie siły sojusznicze liczyły około 38 tysięcy ludzi i skierowały się na południowy wschód, w dół rzeki. Witold nie zdawał sobie jednak sprawy z tego, iż w tym samym czasie na jego terytorium wkroczyły wojska Hana Złotej Ordy. Te były bardzo liczne, jednak nie do końca skoordynowane i podzielone na dwie armie. Pierwszą z nich, liczącą około 40 tysięcy ludzi, dowodził sam Temur Kutłuk. Druga, w liczbie około 50 tysięcy, była jednak około jednego dnia drugi w tyle. Na jej czele stał zarządzający terytoriami za Wołgą emir Edygej. Jeżeli chodzi o spotkanie obydwu armii, to nie ma do końca jasności. Według jednej interpretacji, armia Witolda miała dostrzec siły Temura Kutługa po drugiej stronie dopływu Dniepru, rzeki Worskli. Grając na czas i przybycie Edygeja, Temur Kutłuk miał ponoć wysłać do litewskiego księcia posłów, mówiąc, że rozważa poddanie się, jednak potrzebuje czasu do namysłu. Wtedy to Witold przekroczył Worskle, rozbijając po drugiej stronie rzeki obozy. Nie był to jednak jeden obóz, lecz kilka, osobne dla Litwinów, Polaków czy Tatarów. Nie przygotowano także prawdopodobnie stosownej obrony, być może z powodu pewności siebie Kiejstutowicza. Pod osłoną nocy do Temur Kutługa dołączyły siły Edygeja, które nad ranem miały przypuścić atak. Według innej interpretacji do ataku tego doszło z zaskoczenia. Witold przekroczył Worskle, rozbił kilka rozproszonych obozów, nie przygotował stosownej obrony, zaś Temur Kutłuk miał czekać w ukryciu na Edygeja i zaatakować razem z nim kolejnego dnia. Bez względu na to, która historyczna interpretacja jest bardziej zbliżona do prawdy, bitwa nad Worsklą nie rozpoczęła się po myśli Witolda. Wróg miał dwukrotną przewagę liczebną, zaś jego własne siły były rozproszone, nieprzygotowane i nieskoordynowane. Atak najprawdopodobniej nastąpił wczesnym rankiem, 12 sierpnia. Pospiesznie nakazano ustawienie wojska w szyki, jednak było już na to zbyt późno. Siły mongolsko-tatarskie przypuściły bowiem atak wedle starannie przygotowanego wcześniej planu. Edygej uderzył częścią swych sił na lewą flankę wojsk Witolda, odcinając tym samym drogę odwrotu przez Worskle. Tymczasem Temur Kutłuk uderzył od wschodu, wdzierając się pomiędzy obozy Polaków, Krzyżaków i Mołdawian. Rozproszone skupiska koalicjantów walczyły więc osobno, w nieskoordynowany sposób. W pewnym momencie w pole wyjść miały siły tatarskie Tochtamysza oraz litewskie Dymitra Korjatowicza. Była to jednak tylko pułapka, polegająca na przeprowadzeniu przez wroga pozorowanego odwrotu. Koniec końców sojusznicze zgrupowania zostały więc od siebie odizolowane i każda taka grupa walczyła samodzielnie. Na tym etapie Witold zdał sobie już sprawę, że bitwa jest przegrana i wkrótce jego armia zostanie zniszczona. Książę zdołał jednak na czele Straży Przybocznej przerąbać sobie drogę przez wojowników Złotej Ordy i przeprawić się na drugą stronę Dniepru. Co ciekawe, jego odwrót zabezpieczało także dwóch polskich rycerzy. Dowodzenie przejął Dymitr Korjatowicz, który, zdając sobie sprawę z błędu, jakim było wyjście na step, starał się powrócić ze swymi ludźmi do obozu. Mongołowie odcięli mu jednak drogę ucieczki. Wycięli wkrótce potem w pień jego ludzi oraz zabili jego samego. Przywództwo objął więc Dymitr Starszy, jednak niewiele mógł zrobić. Także i jego chłopiec został okrążony i konsekwentnie niszczony. Tymczasem Polacy ze Spytkiem z Melsztyna na czele, zdając sobie sprawę z porażki, zaczęli powoli przepychać się w kierunku przeprawy przez Dniepr. Niestety Spytko został w pewnym momencie trafiony strzałą w gardło,
ginąc na miejscu. Z liczącego 4000 chówca polskiego na drugą stronę rzeki przeprawiło się ledwo kilkuset zbrojnych. Z okrążenia uszedł także Tochtamysz, który razem ze swym synem, Dżelal al-Dinem, uciekł na step. Wkrótce potem nastąpiła rzeź ocalałych i łupienie obozów. Z powodu zdawkowych i często wykluczających się źródeł pisanych, nie mamy pewności co do dokładnego przebiegu bitwy. Z kolei z powodu braku znalezisk archeologicznych, nie wiadomo na którym odcinku rzeki Worskli miała ona miejsce. Jasne jednak jest to, iż starcie zakończyło się kompletną klęską. Siły Witolda stracić mogły około 20 tysięcy ludzi, zaś wróg ledwo kilka tysięcy. Zginęło także kilkudziesięciu mniej lub bardziej znaczących ruskich i litewskich książąt. W bitwie poległ m.in. Andrzej Garbaty, czy też gospodar mołdawski Stefan I. Jedyną osłodą dla pokonanych mogła być śmiertelna rana odniesiona przez Temura Kutługa. Ambitny plan Witolda, aby stać się niekwestionowanym panem Rusi i Europy Wschodniej, poległ więc w gruzach. Okej, to tyle na dziś. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne materiały już niedługo.